Cześć moi drodzy, Dawid Fudrog, Akademia Molon Pro. Pokażę Wam dzisiaj, jak w poprawny sposób dobrać frezy przy manicure frezarkowym. Molon Pro posiada w swojej ofercie wiele frezów, jednak często pojawia się pytanie, czym się różnią i kiedy sprawdzają się najlepiej. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Molon Pro Professionnel. Frezarka Molon Pro jest profesjonalnym urządzeniem kosmetycznym, które służy do przygotowania płytki paznokcia, opracowania skórek i zdejmowania masy. Frezarka składa się z silnika w obudowie oraz głowicy typu Twist Lock do wymiany frezu. Pierwszy frez, na którym pracujemy, to ceramiczny stożek zaokrąglony 6 mm do zdejmowania masy hybrydowej. Aby umieścić nasz frez w głowicy, należy odbezpieczyć mechanizm blokowania frezu, przekręcając go maksymalnie w lewo. Następnie do otworu wsuwamy frez i zabezpieczamy go, przekręcając maksymalnie w prawo. Zdejmowanie starej masy zaczynamy od ustawienia kierunku obrotów, które muszą być przeciwne do kierunku pracy frezem. Ustawiamy prędkość obrotów od 25 do 30 tysięcy obrotów na minutę. Pracę frezem wykonujemy jednostajnym ruchem po całej długości płytki, zaczynając od strony skórek, kierując się do końca w stronę wolnego brzegu paznokcia. Staramy się przy tym nie wykonywać szybkich ruchów góra-dół. Kończąc na dole wolnego brzegu, odrywamy frez od płytki i zaczynamy ponownie od strony skórek ku wolnemu brzegowi. Czynność ta powinna zostać wykonana od 15 do 20 razy i nie trwać dłużej niż 15 sekund. Główną zaletą frezu ceramicznego jest to, że nie nagrzewa się tak szybko jak frezy stalowe, nie powodując przy tym poparzenia płytki. Jest on delikatniejszy, idealny dla początkujących stylistów, jak i już zaawansowanych. Następnie resztki masy hybrydowej odpylamy szczoteczką. Zmieniamy frez ceramiczny na frez diamentowy wrzeciono 1,8 mm, potocznie nazywany szpilką o średnim nasypie niebieskim, który służy wyłącznie do otwarcia kieszeni skórek między macierzą a płytką paznokcia. Frezem szpilką pracujemy z prędkością do 5000 obrotów na minutę. Kierunek pracy frezem jest odwrotny do kierunku obrotu frezu. Kąt nachylenia to 20 do 30 stopni w stosunku do płytki paznokcia. Podczas pracy frezem uważaj, aby nie uszkodzić płytki oraz macierzy paznokcia. Teraz przystępujemy do odsunięcia skórek metalowym kopytkiem lub drewnianym patyczkiem. Następnie wymieniamy frez na diamentowy stożek zaokrąglony 1,8 mm o nasypie niebieskim. Pamiętaj, zawsze przy wymianie frezu upewnij się, czy frezarka jest wyłączona. Przystępujemy teraz do oczyszczenia i opracowania płytki paznokcia przy wałach okołopaznokciowych z prędkością obrotów od 5000 do 7000 na minutę, z kierunkiem przeciwnym do kierunku pracy frezem. Kąt nachylenia frezu jest taki sam jak w przypadku szpilki i wynosi 20 do 30 stopni w stosunku do powierzchni płytki paznokcia. Cały czas zachowujemy ostrożność, by nie uszkodzić macierzy i naturalnej płytki. Ostatnim etapem opracowania paznokci frezarką jest zamiana na frez diamentowy zaokrąglony walec 2,3 mm o nasypie czerwonym. Idealny do końcowego oczyszczenia powierzchni płytki paznokcia z pozostałości starej stylizacji, jak i ostatecznego pozbycia się skórek i zrogowaceń wokół paznokcia. Frez ze względu na swoją delikatność nasypu nadaje się także do zmatowienia i wyrównania płytki. Pracujemy nim po całej powierzchni płytki na płasko z prędkością od 10000 do 15000 obrotów na minutę.
Jeśli przystąpisz do opracowania skórek, pamiętaj, że możesz podnieść frez pod kątem prostopadłym do skórek i pracować nim tak jak frezem kulką, ze względu na zaokrąglony koniec. Ten sposób idealnie zdejmuje i wygładza skórki wokół paznokcia. Płytka i skórki zostały poprawnie opracowane. Frezarka potrafi bardzo ułatwić pracę, ale nieumiejętne jej używanie może doprowadzić do uszkodzenia płytki paznokcia. Dlatego zachęcamy Was do szkoleń z wykwalifikowanymi edukatorami Molon Pro, którzy przekażą Wam wiedzę o prawidłowym użytkowaniu frezarki i pracy z frezami. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam Was na szkolenia w Akademii Molon Pro w Warszawie na alei Ken 94. Do zobaczenia, pozdrawiam Was, Dawid Fudrok.